Witajcie! Dzisiaj jak zwykle przychodzę do Was z przedpremierową recenzją książeczki Dziedzictwo krwi od wydawnictwa Rebis, Amelie Węzacho. I to jest premiera 29 czerwca, dzisiaj jest 27, także recenzja wciąż jest przedpremierowa. I słuchajcie, jeżeli słyszeliście jakiekolwiek dobre słowa na temat tej książki, to uwierzcie mi, że to wszystko prawda, bo ja się w niej po prostu tutaj, no, zakochałam. Może i zaczyna się tutaj nagle, jak już taką rozpoczętą akcją, ale powiem Wam, że ostatnio spostrzegłam, że każda dobra fantastyka, która rozpoczyna się w toku akcji, no, trzyma w napięciu do końca. Jeśli natomiast posiada jakiś tam długi wstęp, no to powiem Wam, że jest równie długa i wyczekująca akcja wewnątrz niej. Tutaj wszystko, nawet sam początek, który jest już akcją, wciąga nas w wir niedomówień i rozbudza pewnego rodzaju ciekawość. I to mam taki mały cytat. Więzienie do złudzenia przypominało lochy z dzieciństwa Anastazji. Ciemne, mokre i wykute z bezlitosnego kamienia, z którego sączyły się tylko brud i żałość. Słuchajcie, jeśli chodzi o bohaterów, to są tutaj przedstawieni tak troszeczkę ogólnie. Ale powiem Wam, że ich charakteryzacja jest, no, tak jakby rozłożona w ogóle w czasie. Jeśli już znajdziemy jakiś tam opis, powiedzmy, stroju, to tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest on przydatny właśnie do aktualnych wydarzeń. Tak samo jest z włosami i innymi częściami ciała, czy też nawet opisem charakteru. Nie sądziłam, że w ten sposób właśnie można poprowadzić historię. Powiem Wam, że to było naprawdę, no, dosyć ciekawe doświadczenie. I tak, co dziwne, pokochałam tu wszystkich bohaterów, bez względu na to, czy ktoś był dobry, czy był zły, bo zawsze ukazywali u siebie jakieś takie cechy, które były naprawdę godne pochwały. No, i ja oczywiście mogłam ich za to podziwiać. Przypominali mi takich jakby prawdziwych ludzi z krwi i kości, którzy mieli własne uczucia, no i wiele razy względem nich się kierowali. Ale co się tyczy głównej bohaterki, to powiem Wam, że ona chyba najbardziej maskowała tutaj swoje doznania. Nie chciała się zdradzić, kim jest i po co w ogóle przyszła. Z początkiem historii zaufała przez moment jednej osobie i szybko zdała sobie sprawę, że w ten sposób nie przetrwa. Później szybko obrała nowy system postępowania, czym mi zaimponowała. Akcję mamy tutaj napiętą od samego początku. Niby mamy jakieś tam nadzieje, że wiecie, no uda im się uciec, no i nic złego im się nie stanie. Jednak okoliczności, w jakich to robią, powiem Wam, że są bardzo wątpiące. A w późniejszej historii również wciąż, no, jesteśmy takim napięciem, gdyż, no, tu nic nie jest pewne. Kilka razy powiem Wam, że zostałam zwabiona w pole, więc absolutnie nie ufam tutaj nikomu. Ale właśnie powiem Wam, że to było tutaj najpiękniejsze. Tutaj, no, zobaczcie, druczek jest powiedzmy taki w miarę przystępny, dobrze się go czyta, rozdziały nie są tutaj długie i powiem Wam, że akcja naprawdę jest napięta, no bo zaczyna się tutaj właśnie tym cytatem, co ja Wam przeczytałam i za chwilę ona już wchodzi do tego całego więzienia i zaczyna się bić ze swoimi myślami. Coś się tam w głowie podpowiada, że jest potworem, że jest nie wiadomo kim, ale ona pragnie to stłumić. My się zastanawiamy, co to jest. Potem mamy o tym wspomnienie, że to coś co jakiś czas się ujawnia i chce przejąć nad nią kontrolę. Ona w międzyczasie właśnie wybiera się do tego więzienia i musi załatwić pewną ważną rzecz, żeby kogokolwiek stąd odnaleźć. No, resztę nie będę Wam zdradzała, bo to jest naprawdę mega, mega książka. Cały czas coś się dzieje, cały czas mamy, jeżeli akurat na przykład gdzieś tam jej idą, to ona toczy walkę właśnie ze swoją głową, jakby ktoś, kurde, faktycznie w jej głowie tam siedział i coś tam z nią wyczynał. No, powiem Wam, że ta twarz to jest idealna do tego opisu, jaki znajdziecie wewnątrz, gdyż naprawdę jest taki mrok i za każdym razem, nawet chociaż ma dobre uczucia, to pokazuje, jaka jest twarda, że ona potrafi nie wiadomo co. No i powiem Wam, że potrafi całkiem sporo, no, także wydaje mi się, że to jest tutaj proporcjonalne wprost do całej historii. I jak widzicie właśnie, jeżeli ktoś czytał Szklany Tron, ja go nie czytałam, więc nie mogę tego porównać, ale dużo osób go po prostu poleca. No, ja jestem tego zdania, że tak, ja nie czytam nigdy opinii innych, zanim nie przeczytam książki, bo nie mam zamiaru się nigdy sugerować tym, co ktoś znalazł. Ja wolę po prostu przeczytać po swojemu, zauważyć swoje spostrzeżenia. Jak już przeczytałam i zrecenzowałam swoją książkę, dopiero czytam opinie innych. I wtedy widzę, że może coś mi umknęło, a może ja coś widziałam z innej perspektywy. Aczkolwiek powiem Wam, że ja chyba z reguły zwracam uwagę właśnie na trochę inne rzeczy niż inni recenzenci. Nie wiem dlaczego, może po prostu tak mam. No, cieszę się, bo przynajmniej jestem w tym troszeczkę inna. Jeśli każdy byłby taki sam i pisał te same recenzje, to chyba nie byłoby nic ciekawego. Także słuchajcie, wyczekujcie już za dwa dni, 29 czerwca i mamy premierę od wydawnictwa Rebis, także to jest część pierwsza. Jeżeli będzie tego dalsza część i tak samo dobra, utrzymana w takiej akcji napiętości, to ja się po prostu na nią piszę. Nie ma innej opcji. Także polecam Wam serdecznie.
Pa, 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 pa.